Epidemia zakażenia bakterią coli wywołała wielki niepokój w całej Unii Europejskiej. No przede wszystkim to jest tragedia ludzi, którzy zmarli, tragedia ich bliskich, ale też wielkie straty rolników, właścicieli gospodarstw ogrodniczych. Wskutek nieprawdziwych informacji o przyczynach tego zakażenia producenci warzyw, bo warzywa były podejrzane w pierwszej kolejności o nosicielstwo tej choroby, właściciele warzyw wskutek paniki na rynku, wskutek zmniejszenia się popytu ponieśli ogromne straty. W tej chwili staje przed Unią Europejską problem, no przede wszystkim pełnej identyfikacji tej choroby, źródeł i przyczyn zakażenia. Tu podejrzenia też idą w tej chwili w kierunku praktyk hodowlanych, stosowania w szerokiej, wielkiej skali antybiotyków w bardzo zagęszczonych hodowlach. Używane są antybiotyki prewencyjnie i to może być przyczyną tych mutacji, które dotykają tej bakterii. W tej chwili przed Unią stoi wielkie zadanie rozpoznać w pełni tę chorobę, ale także przemyśleć cały system przeciwdziałania takim chorobom, dlatego że system ostrzegania, system wykrywania w Unii Europejskiej tego rodzaju epidemii jest ciągle słaby, trzeba go wzmocnić. To może być zadanie dla polskiej prezydencji, która się niebawem rozpoczyna. No a druga kwestia to są odszkodowania dla producentów warzyw, którzy ponieśli naprawdę ogromne straty. To jest wielkie zagrożenie dla całego tego sektora. Więc tu jest też wielkie zadanie dla Unii Europejskiej. Oczywiście straty powinni pokryć w pierwszej kolejności ci, którzy je spowodowali. Tutaj w debacie parlamentarnej podkreślono błędy władz niemieckich, które przyczyniły się do tej paniki na rynku i w niewłaściwą stronę skierowały podejrzenia.